Dzień dobry, Katarzyna Bugajak z kadry szkoleniowej CAR Group. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami punktem widzenia optymisty. Optymizm to nie tylko sposób patrzenia na świat, ale również sposób myślenia, który ma ogromny wpływ na nasze życie i na nasze relacje z innymi ludźmi. Pierwszym aspektem optymizmu jest postrzeganie trudności jako szansy do rozwoju. Optymiści widzą trudności i przeciwności losu jako okazję do nauki, do wzmocnienia swoich umiejętności i zdobycia nowych doświadczeń. Na przykład, jeśli spotykają na swojej drodze przeszkodę w realizacji swojego celu, nie poddają się, ale szukają kreatywnych rozwiązań, zmieniają swoje podejście i uczą się na błędach. Widzą w tym szansę do rozwoju, która ich napędza i motywuje. Kolejnym aspektem optymizmu jest koncentrowanie się na tych pozytywnych stronach sytuacji i ludzi. Optymiści widzą tą przysłowiową szklankę w połowie pełną, a nie do połowy pustą. Skupiają się na pozytywnych aspektach, na tym, co jest możliwe, nie zaś na tym, co jest nie do zrealizowania. To podejście pozwala zachować pozytywne myśli nawet w sytuacjach trudnych. Na przykład spotykając kogoś, kto jest w potrzebie, optymiści widzą możliwość pomocy i wsparcia, nie skupiają się zaś na negatywnych aspektach danej osoby. Dzięki temu potrafią wnosić do życia innych ludzi tą pozytywną energię i wpływać na ich dobre samopoczucie. Optymizm ma również duże znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Badania wskazują, że ludzie optymistycznie nastawieni do życia mają niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, mają lepszą odporność na stres i szybciej się regenerują. Optymiści mają też większą tendencję do podejmowania zdrowych wyborów i dbania o swoje ciało. Optymista może patrzeć na regularną aktywność fizyczną jako przyjemność i sposób na utrzymanie dobrego samopoczucia, podczas gdy pesymista może postrzegać to jako obowiązek i dodatkowe obciążenie. Pamiętajmy również, że optymizm ma pozytywny wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi. Optymiści są otwarci na nowe znajomości i nawiązywanie pozytywnych relacji. Widzą w innych ludziach potencjał i szansę na wzajemne wsparcie i inspiracje. Przykładowo, optymista może podejść do nowej sytuacji społecznej z entuzjazmem i z otwartością, co pozwala mu nawiązywać nowe kontakty i czerpać radość z interakcji z innymi ludźmi. Ponadto optymistyczne podejście może również przyczynić się do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Optymiści szukają rozwiązań, komunikują się otwarcie i są gotowi do wybaczania i naprawy relacji. Warto również zauważyć, że optymizm może mieć pozytywny wpływ na naszą kreatywność i sukces zawodowy. Optymiści często mają większą wiarę w siebie i w swoje umiejętności. Wierzą w to, że są w stanie osiągać swoje cele i pokonywać przeszkody. To przekonanie motywuje do podejmowania ryzyka i eksplorowania nowych możliwości. Zauważ, że optymista podejdzie do nowego projektu z przekonaniem, że może odnieść sukces, podczas gdy pesymista może obawiać się niepowodzenia i ograniczać przez to swoje działania. Optymizm może być również niewyczerpalnym źródłem motywacji. Kiedy jesteśmy ukierunkowani optymistycznie, widzimy świat pełen możliwości i perspektyw. Wierzymy, że nasze wysiłki mają sens i mogą przynieść pozytywne rezultaty. To przekonanie napędza naszą determinację, naszą wytrwałość i chęć do działania. Optymista może patrzeć na trudności jako na tymczasowe przeszkody na drodze do swojego sukcesu, a nie jako powód do rezygnacji. Krótko podsumowując, optymizm to wartość i postawa, która może przynieść nam wiele korzyści w życiu. Patrzenie na świat przez pryzmat optymizmu pozwala nam spojrzeć na trudności jako szansę do rozwoju, skupić się na pozytywnych aspektach sytuacji i ludzi, dbać o nasze zdrowie, nasze relacje i rozwijać naszą kreatywność i sukces zawodowy. Przyjmijmy zatem optymizm jako narzędzie, które może nam pomóc cieszyć się życiem, przezwyciężać trudności i tworzyć lepszą przyszłość. Na koniec chciałabym Ci zaproponować 3 ćwiczenia, które mogą pomóc Ci w rozwijaniu optymistycznego podejścia. Dziennik pozytywnych myśli. Codziennie przez kilka minut zanotuj 3 pozytywne rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia. Mogą to być drobne sukcesy, miłe gesty od innych ludzi, ciekawe doświadczenia lub nawet pozytywne myśli, które przeszły Ci do głowy. To ćwiczenie pomoże Ci skupić się na pozytywnych aspektach życia i rozwijać umiejętność dostrzegania i doceniania dobrych rzeczy. Drugie ćwiczenie to analiza sytuacji. Wybierz jedną trudną sytuację, z którą obecnie się borykasz, i spróbuj spojrzeć na nią z optymistycznego punktu widzenia. Zastanów się, czy istnieje inny sposób interpretacji tej sytuacji, który może skierować Twoje myśli i emocje
w bardziej pozytywnym kierunku. Zadaj sobie pytania, jak mogę wykorzystać tę sytuację do swojego rozwoju? Jakie są pozytywne aspekty tej sytuacji? To ćwiczenie pomoże Ci szukać konstruktywnych perspektyw i otwierać się na pozytywne możliwości. Trzecie to ćwiczenie wdzięczności. Codziennie przez kilka minut zastanów się nad tym, za co jesteś wdzięczny w swoim życiu. Mogą to być cenne przyjaźnie, zdrowie, osiągnięcia, piękno natury czy nawet drobne codzienne radości. Wizualizuj te rzeczy na tyle intensywnie, abyś poczuł tę wdzięczność. To ćwiczenie pomoże Ci się skupić na obfitości i wartościach w Twoim życiu, co może wzmacniać optymistyczne nastawienie. Pamiętaj, że zmiana z pesymisty na optymistę to proces, który wymaga czasu i praktyki. Regularne wykonywanie tych ćwiczeń na pewno pomoże Ci stopniowo rozwijać swoje optymistyczne podejście i korzystać z jego pozytywnych efektów. Bądź cierpliwy i otwarty na pozytywne zmiany, które mogą pojawiać się w Twoim życiu.